Co ty się wybierasz z zakładu z powrotem? Obstawiam, że tego nie przeżyjesz. Witam was bardzo, bardzo gorąco, moi kochani kinomaniacy. Filmów, które dotykają jakże delikatnej sfery kościoła i wiary, jest ostatnio całkiem sporo. Otóż najpełniej ludźmi stajemy się wtedy, gdy prawdziwie kochamy Boga, kobieta, mężczyzna, mężczyzna, kobietę. A teraz mamy Boże Ciało. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Cała ta historia jest inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, faktami. Patryk miał 18 lat i od dziecka lubił bawić się w księdza. Grał na organach, odprawiał msze święte, za odłożone pieniądze kupił sobie sutannę. Aż w końcu postanowił spróbować swoich sił w kościele i trafił do parafii, gdzie schorowany ksiądz wziął go za absolwenta seminarium i chętnie przyjął do pomocy. Chłopak przez 2 miesiące pełnił kapłańską posługę, ale w końcu się przestraszył i przyznał do winy. Ta właśnie historia została opublikowana, a Jan Komasa postanowił zainspirować się tą historią i zrobić swój najnowszy film – Boże Ciało. Jest to opowieść o 20-letnim chłopaku, który wylądował w poprawczaku. Wczoraj był raz dwa. I tam przechodzi duchową przemianę. Jakbym maturę zrobił, to na pewno by się nic nie dało. Żadne seminarium nie przyjmie cię z wyrokiem. O której masz się stawić w stolarni? O 16. Drugi koniec kraju jest, nie? I co, pękasz? Żaden. Nasz bohater, Daniel, trafia do pewnego kościoła. Hej, sorry. To była ostatnia msza? Tak. Rano jest następna. Do rana mam czekać. Jak ci zależy. A co, nie macie gdzie spać w tej stolarni? W jakiej stolarni? A skąd jesteś? Księdzem jestem. A ja zakonnicą. Serio? Ja też serio. Co się może zdarzyć, kiedy chłopak po przejściach, to bardzo poważnych, nagle stwierdzi, że ma zupełnie inny cel w swoim życiu i zakłada, uwaga, uwaga, sutannę i koloratkę. I o tym w pewnym sensie opowiada właśnie film Boże Ciało. Chciałem przywitać księdza Tomasza, który zawitał do nas w ramach wakacyjnej pielgrzymki. Gdzie jesteś? Szukają mnie? Myślę, kto mógłby mnie zastąpić. Rodzą mszę i wszystko. I nie tylko. Zanim jeszcze odpowiem na to trudne pytanie, moi drodzy, to chciałem wam powiedzieć o jednym. Bartosz Bielenia. Fenomenalna, znakomita, taka bardzo cielesna i jakże przekonywująca rola główna w tym filmie. Nie wiem, czy pamiętacie, był taki film Fanatyk z Ryanem Goslingiem w roli głównej. Gdzieś miałem takie trochę skojarzenia. Po co wszystko rozpierdalasz, co? Reżyser stara się odpowiedzieć na w sumie bardzo ważne pytanie w tym filmie, w Bożym Ciele. Czy kłamstwo może być początkiem nowego życia, czegoś dobrego? Początkiem jakiejś drogi do lepszego jutra. I Jan Komasa bardzo mocno na to pytanie odpowiada. Nieważne skąd ty jesteś, ważne dokąd zmierzasz. A ty dokąd zmierzasz? Grzyb mnie zawieje, tam zacumuję. Bardzo mocny i krzyczący wręcz film.
Główny bohater woła, krzyczy, przeklina, wzywa Boga i robi to, co sami pewnie chcielibyśmy kiedyś zrobić i wykrzyczeć. Wyłącz to. Nie, to jest dobre, naprawdę. Piękny głos. Może w kościele zaśpiewasz, co? Koniecznie. Z jednej strony Daniel stara się tonować nastroje, zrozumieć ludzi w ich tragedii. Z drugiej strony wchodzi w zwarcie, mocno uderza. Wierzy w Boga na swój jakże inny sposób. Bo wiecie, w czym jesteśmy dobrzy? W skreślaniu, wskazywaniu palcem. Wybaczyć to nie znaczy zapomnieć. Wybaczyć to kochać. Kochać kogoś pomimo jego winy. Jakby nie była. Reżyser podkręca antagonizmy czasami zbyt krzykliwie i brutalnie, trochę na siłę. Momentami goni za efektowną sceną. Brawa w kościele czy śpiew Daniela. Za dużo tutaj troszkę dla mnie scenariuszowych i pobożnych zbiegów okoliczności, które osłabiają całą siłę tej historii. Trochę żałuję, że już z góry mamy narzuconego bohatera, który już wierzy i już chce być księdzem. Ja też chciałbym zobaczyć drogę, którą przebywa, żeby go lepiej zrozumieć. Choć wiem, jak bardzo to coś wymyka się logice. Kuba, to... Bóg tak chciał. Bóg chciał zabić 7 osób? Po ciasto pójdę. 7, a dlaczego na kapliczce jest 6 zdjęć? Wiem, że wielu kinmaniaków nie pociąga ten film, taki temat, ale myślę, że naprawdę warto to zobaczyć. Ta przemiana takiego uduchowionego dresiarza jest bardzo, bardzo uniwersalna i myślę, że może dotykać każdego z nas. A więc film Boże Ciało w reżyserii Jana Komasy. Na 10 w skali kinomaniaka daje temu filmowi 7,5. Fantastyczna rola Bieleni. No i cóż, po prostu zobaczcie. Może czas na takie małe filmowe rekolekcje. Mógł sobie poradzić. Nie byli to ptaszkowie, ale trzej braciszkowie, co się starali o jedną dziewczynę, który z nich ją dostanie.